Kolejnym takim błędem w portretowaniu jest ostrość. Od takiego skrajnego tutaj przypadku, jak mamy na tym pierwszym zdjęciu, gdzie jest autofokus uruchomiony, jest włączony autofokus, ale dodatkowo jest autofokus w trybie auto. Oznacza to, że aparat sam wybiera, które miejsce ma być ostre. I czasem się zdarza, że wybierze coś innego. Dlaczego tak się dzieje? No, zobaczcie. Twarz takiego małego dziecka jest idealna, można powiedzieć. Jest gładziutka. Jeżeli autofokus nie znajdzie tutaj żadnego punktu zaczepienia, a trafi na przykład na czoło, na czole jest bardzo trudno ustawić ostrość, ponieważ jest to gładka powierzchnia, nie ma tu żadnego kontrastu. On musi znaleźć kontrast na przykład na oczach, gdzieś tam na nosie, na ustach, na włosach, na ubraniu. Jeżeli nie znajdzie takiej sytuacji, naciśnięcie spustek i on przez chwilę gdzieś złapie z tyłu, to będzie takie oto zdjęcie, które jest oczywiście błędne. Jeśli chodzi o ustawienie kamery, to ono nie jest zupełnie tak, można powiedzieć, na wprost, tylko stawiałbym, że ono jest troszeczkę kamera jest ustawiona nieco w prawą stronę, no bo zakładam, że dziewczyna stała tutaj, i teraz już właśnie popuszczam wodze wyobraźni, stała tutaj bokiem, po prostu coś robiła zwyczajnie i malarz czy fotograf, załóżmy w tym wypadku, był troszeczkę przesunięty w prawą stronę, przez co zwróćcie uwagę, że nie widać drugiego barku, prawego barku tej dziewczyny, tylko widać lewy bark, czyli jest troszeczkę jakby po tej stronie, po prawej stronie kamera. Tutaj w Perle się wszystko ładnie nam wyświetla, mamy to światło, czy to okno, można powiedzieć, mamy tutaj ten kołnierzyk, o, ta plama to jest kołnierzyk, a tutaj jest ta ściana po prawej stronie, a tu na dole po prostu jest cień, tu zasłania głowa i tutaj mamy jakiś cień. Nie taki sztuczny uśmiech. Właśnie to jest to, co u dzieci nie lubię, czyli sztuczne uśmiechy, ale jest na to sposób. Wystarczy zrobić tak. O, i robimy w tym momencie zdjęcie. Głowę w tamtą stronę. Patrzcie w obiektyw. I jeszcze raz rób. Głowę w tamtą stronę. Minimalnie, nie aż tak bardzo. O, tak. Patrzcie w obiektyw. O, to już jest lepiej. Taki uśmiech delikatny, tak? Dalej oczy się zamykają i dalej twarz jest po prostu wykrzywiona, mówiąc krótko. Dzięki, Franek. Możesz już odpocząć teraz. Takie światło się nie nadaje. Takiego światła musisz unikać jak ognia. O tej godzinie, czyli mniej więcej o godzinie 15, jeszcze fotograf po prostu śpi. Na tym pierwszym zdjęciu zwróć uwagę, że tutaj lewa część twarzy jest jaśniejsza, ale głowa jest obrócona w prawo. Prawa część twarzy jest zanurzona w cieniu. Tego byśmy nie chcieli, oczy się krzywią. Więc pracujemy. Głowa teraz jest tutaj na drugim zdjęciu, jest na wprost, ale dalej jest taki brzydki grymas twarzy. Ale już cienie się nieco poprawiły, po prawej stronie jest tego mniej cienia. No i tutaj mamy troszeczkę lepszą sytuację. Głowa jest skierowana no, w lewą stronę, patrząc od fotografa. Prawa część twarzy jest zatopiona w cieniu, ale no niestety tutaj pod oczami, pod nosem i pod brodą jest jeszcze jest brzydki cień. Jeżeli mamy coś jasnego, to chcemy to wyeksponować. Nie dajemy tutaj żadnych konkurencyjnych faktur, żadnych konkurencyjnych plam, żeby one odciągały na przykład uwagę. I odwrotnie, jeżeli coś jest jakby drugorzędnym motywem, tak jak tutaj ubranie, to nie chcemy, żeby ono było wyeksponowane i również nie chcemy, żeby ono się gdzieś tam z tłem stykało. Także ustalmy tutaj ten kadr, doprecyzujmy go i wykonamy zdjęcie. Przesuń się, Franek, troszeczkę w tę stronę, minimalnie. O, tak. I ja muszę przesunąć obiektyw. O, w ten sposób. A teraz przesuń się w tamtą stronę. Jeszcze. O, właśnie w tej chwili jest taka sytuacja, tak jak teraz mogłoby być, jest wszystko ok, wszystkie te zasady, o których mówiłem, są zachowane. Kurtka jest na tle trawy, a głowa jest na tle ciemnych drzew. Franek, przesuń się w tę stronę troszeczkę, jeszcze bardziej. O tak, zostań tak. Może troszeczkę jednak w prawo, w tę stronę. O tak, ok, zostań tak. I zwróć uwagę, że teraz jest niekorzystna sytuacja o tyle właśnie, że kurtka gdzieś tutaj, o tu w tym miejscu i w tym miejscu zaczyna się zlewać właśnie z drzewami. To
światło, no jak to w samej nazwy, świeci na wprost, świeci z przodu i nie daje tutaj żadnego światłocienia, czyli ten światłocień jest bardzo, bardzo mały, czyli te przejścia tutaj między jasnymi partiami a ciemnymi partiami twarzy, czy częściami twarzy są bardzo, bardzo małe. Światło jest tutaj równane i nic w zasadzie nie jest ukryte. Także dlatego nazwałem to światłem prawdy. W porządku, mamy białą stronę. Ona działa najbardziej, można powiedzieć, dyskretnie, delikatnie działa. Także na słoneczne dni jest potrzebna nam biała strona, a na pochmurne zastosowałbym tutaj srebrną blendę. Natomiast została nam jeszcze złota tutaj strona. Do czego jest nam ta złota strona potrzebna? No zobaczmy sobie, jak używać tej złotej strony. No możemy po prostu blendę ustawić od dołu i odbijać światło. O, teraz widać zdecydowanie, że światło jest takie ciepłe, właśnie jest z złotego koloru. Jest po prostu zdecydowanie cieplejsze. Nie możemy oczywiście za bardzo przesadzać, bo znowuż będzie nasz mały model tutaj mrużył oczy, będzie oślepiony, także działamy dość dyskretnie. No ale to jest światło od dołu, prawda? Oczy się nam ożywiają, jakby można powiedzieć, i twarz jakby też jest jaśniejsza, ale chcielibyśmy, żeby to światło było bardziej naturalne, więc musimy wykorzystać tutaj blendę ustawioną w ten sposób mniej więcej. O. No jest to bardzo trudne, także tutaj do takiej sytuacji powinniśmy mieć dwie osoby. Ta blenda w tej chwili nie wieje wiatr, ale ona tutaj jakby, można powiedzieć, jest mało stabilna. Pycha! O, żartowniś, ładne mi co? Ty chcesz Frankowi żebra przewiercić? Alto ci heca! Ej, Franek zaraz będzie płakał! Ja nie wiem, że tak można! Tu jakieś żółte plamki. W ten sposób. Coś jeszcze. Tu jakaś kropeczka jest, to też może usunę. No i to wszystko. Oczywiście można tu robić taki pełny retusz portretu, dużo pracować nad tym, ale przy takich zdjęciach właśnie w ruchu, przy takich akcjach jak tutaj, ja nie polecam jakichś tam specjalnych takiego opracowywania. Niech to zostanie w miarę neutralnie, naturalnie. I tak już tutaj zrobiłem sporo. Zobacz, tak było przed, prawda? A tak jest po. Także delikatnie tutaj rozjaśniłem, co trzeba. Myślę, że tutaj na tym zakończymy. No to najgorszym pomysłem, jaki może być, to jest użycie tej lampy i skierowanie jej na wprost. Czyli wykonam tutaj zdjęcie, które będzie... Tak, patrzcie prosto tutaj. O, zróbmy jedno zdjęcie. I zaglądamy do komputera, jak to zdjęcie wygląda. Tak jak widzisz, mamy tutaj problemy, właśnie takie najbardziej popularne problemy związane z lampą błyskową. Mimo że twarz jest równomiernie oświetlona, to jednak w oczach mamy taki dość brzydki błysk. Twarz jest oświetlona kontrastowo, jest cień poniżej brody, ale też mam tutaj na myśli kontrast, taki mikrokontrast, czyli gdzieś tutaj takich drobnych zagłębieniach, co może przy zdjęciach modeli jest korzystne, natomiast kiedy fotografujemy dzieci, nie jest to korzystne. Także taki mikrokontrast występuje, ale jednak cała twarz jest tutaj oświetlona równomiernym światłem, takim płaskim się mówi, mało interesującym. No i tam gdzieś cień za głową, to tło jest ciemniejsze. Może nie aż tak strasznie ciemne, ale jednak jest ciemniejsze. Widać wyraźnie, że tutaj ta lampa błyskowa została użyta. Takiego efektu byśmy nie chcieli. Spróbujmy ukryć tę lampę błyskową. Według mnie to zaświetlenie powinno być gdzieś mniej więcej takie jak jest tutaj. Także wykorzystamy, można powiedzieć, błąd, ale będzie to świadome działanie i powoduje to zmiękczenie obrazu i właśnie taki efekt. Franek, weź liście teraz do ręki, przesuń się troszeczkę w tę stronę. Trzeba wyraźne komendy dawać dziecku. O tak, dobrze. No i teraz przesuwam jeszcze troszeczkę kadr. No i robimy próbę. Uwaga, na 3, 4, do góry. 3, 4, start.
Myślę, że takie dwa zdjęcia wydrukowane w dużej skali, czy gdzieś tam udostępnione, czy w jakiś sposób użyte, zrobiona została z tego odbitka, czy zdjęcie na półkę, obojętnie. Jest to coś, co można pokazywać, można się tym chwalić i jest to warte tylu wykonanych zdjęć i również warte tego czasu poświęconego. Czyli należy zwracać uwagę na to, żeby poszczególne elementy były tej samej kolorystyki, takiego samego naświetlenia, żeby tutaj była jakaś dramaturgia, rozgrywało się coś, żeby te poszczególne, pojedyncze zdjęcia pasowały do siebie jedno obok drugiego, żeby plany zdjęciowe się tutaj zmieniały, żeby nie zanudzić widza. I to są właśnie najważniejsze rzeczy. I to wszystko wymaga obróbki. No tutaj mamy dość trudną sytuację oświetleniową, ekstremalnie trudną. Także to było bardzo trudne i kolejne, myślę, że twoje zestawy będą łatwiejsze do wykonania, bo takie światło jest nieczęsto spotykane. Także jestem przekonany, że sobie poradzisz w innych sytuacjach bez problemu. Nie tylko w tej postaci, ale może to być po prostu prostokąt, może być kwadrat, może być to okrąg, obojętnie jaka dowolna forma i dasz sobie radę z połączeniem zdjęć. No i teraz ostateczne porównanie przed, prawda, i po. Zróbmy tutaj troszeczkę więcej, może 7% powiększenie, tak żeby te dwa zdjęcia były mi w ujęciu migawkowym, jeszcze więcej, 9% może, za dużo, 8%, bo to nie jest łatwe, bo to są dwie różne rozdzielczości, troszeczkę więcej, 8,3 powiedzmy, tak żeby ten efekt migawkowy był tutaj jak największy, czyli to jest zdjęcie przed, zobaczcie, totalne, po prostu kolorystycznie jest tutaj rozbieżność, jest tutaj kolorystyczna, natomiast tutaj spójność, takim spoiwem było tło, właśnie był ten zielony kolor. Na tym zdjęciu totalnie inne kolory, poszczególnych odcienie, inne nasycenie barw, inne naświetlenie, kontrasty, wszystko po prostu jest kompletnie inne. Tutaj sprowadziliśmy wszystko do wspólnego mianownika i o to właśnie by nam chodziło. Zwróć uwagę, teraz twarz Franka jest skierowana do słońca, ona cała jest oświetlona, głowa jest na ciemniejszym tle, tułów jest na jaśniejszym tle, czyli na plaży. Franek, nie ruszaj się, cofnij się z powrotem. Tak? Także dbaj o to, żeby portret czy zdjęcie było czytelne. No tutaj mamy po prostu takie szersze trochę ujęcie. To co, przechodzimy do robienia zdjęć? Chyba tak. Tak, na chwilę zarejestrujmy sobie to w takim wydaniu. Zróbmy tu kadrowanie. Wybieram narzędzie do kadrowania i Enter. Troszeczkę gdzieś tam nam tutaj zostało po brzegach, więc jakby jeszcze wybieram narzędzie do kadrowania. Ctrl plus i tutaj jeszcze minimalnie muszę dosunąć. Najlepiej nacisnąć przycisk Ctrl. Wtedy mamy lepszą kontrolę właśnie nad tym, co się dzieje tu na krawędzi. I to samo zróbmy z lewą stroną. Ctrl minus to jest pomniejszanie, Ctrl plus powiększanie. Naciskam spacja, przesuwam obraz. No i z lewej strony musimy jeszcze tutaj dosunąć, naciskając przycisk Ctrl i teraz Enter. I mamy taki zestaw. Dawaj, że śpiewasz. La la la, la la la, do góry głowa, la la la, oj 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 oj, śpiewaj ze mną, hultaj, hultaj, no dobrze, jeszcze raz, 3, 4, hultaj, hultaj, idzie głową, idzie drogą, hultaj, hultaj, nieogolony, hultaj, hultaj, ajajajajaj.